I naprzemienny oddech Nadi-Shodhana polega na tym, że zamyka się kciukiem jedną dziurkę, otwiera drugą i na zmianę wdycha i wydycha prawą bądź lewą. I takim tradycyjnym ułożeniem dłoni mudrą, którą stosujemy w tym wypadku, jest złożenie palca wskazującego i środkowego do środka, dotykając wnętrza dłoni. Używamy wtedy kciuka i palca serdecznego. I to, co jest ważne, to to, żeby przyciskać bardzo mocno naszego nozdrza i jakby tak być takim nieczułym w stosunku do swojego ciała. Raczej naciskamy w tym miejscu, gdzie nasz kanał oddechowy jest najwęższy, czyli na samej górze, jak jest tutaj kość nosowa, to zaraz pod nią ściągamy delikatnie palec w dół. I będzie to się działo i z palcem serdecznym, i z kciukiem. Czyli na samej górze delikatnie, nie trzeba przyciskać mocno, delikatne przyciśnięcie już powoduje zamknięcie tego kanaliku oddechowego, czyli właśnie oddechu będziemy kontynuować z oddechem naprzemiennym. Zaczynamy od lewej dziurki zawsze i kończymy na lewej dziurce. Jest to związane z takim balansem energetycznym. Nadi-Shodhana to jest oczyszczanie nadis, czyli takich kanałów energetycznych w jodze, które sprawiają, że właśnie ta prana zaczyna się troszkę bardziej kumulować w ciele i tej energii jest po prostu więcej i jesteśmy zdrowsi. I te efekty można poczuć, jeżeli robimy coś rzeczywiście regularnie, więc nawet 5 minut, ale codziennie robi więcej niż jedna godzina raz na miesiąc. Także zacznijmy sobie. Pamiętaj o tym, żeby właśnie wydłużyć kręgosłup od podstawy, od miednicy, przez klatkę piersiową, aż po czubek głowy, a miękko barki do tyłu i w dół sobie opadają. I naciskamy delikatnie prawą dziurkę kciukiem, ściągając właśnie pod kością delikatnie w dół kciuk. I bierzemy swobodny wdech lewą dziurką do żeber. Zamykamy lewą dziurkę. Można zatrzymać tu na chwilę powietrze, jeżeli jest to komfortowe. Jeżeli nie, to otwieramy prawą dziurkę, unosimy kciuki, robimy wydech prawą dziurką. Im dłuższy, tym lepszy. Czyli bierzemy dłoń i będziemy używać kciuka i palca serdecznego. I zaczynamy od zamknięcia prawej dziurki kciukiem, czyli delikatnie przyciskamy kciukiem w dół, poniżej kości, zamykając kanalik oddechowy. I bierzemy swobodny wdech lewą dziurką, po czym ją też delikatnie zamykamy. Unosimy kciuk do góry i robimy swobodny wydech prawą dziurką od nosa. I potem wdech prawą, zamykamy oba nostrza, potem unosimy palec serdeczny i otwieramy lewą, wydech lewą, wdech lewą, zamykamy, unosimy kciuki, wydech prawą. Staraj się robić to w swoim tempie, tak żeby to było komfortowe. Potem wdech prawą. Zamknij dziurkę. Unieś palec i wydech lewą. I kontynuuj. Wdech lewą. Zamknij. Unieś kciuk i wydech prawą. Potem wdech prawą. Zamknij dziurkę. I wydech lewą. I możesz tutaj na razie zakończyć, znając już technikę. Zawsze kończ na wydechu na lewej dziurce. I teraz wejdziemy w oddech Brahmari, czyli taki brzęczący oddech pszczoły. Czyli z zamkniętymi ustami robimy taki dźwięk taki wibrujący w krtani, w gardle. I jak znajdziesz ten dźwięk, to najlepiej jest wtedy zatkać jakąś część, zaraz powiem, oczu, uszu.
Dlatego, żeby jeszcze bardziej to poczuć. Jest kilka opcji. Jeżeli nie czujesz się komfortowo z zupełnym zamknięciem, możesz po prostu ułożyć palec wskazujący i kciuk pod nosem i już tutaj zrobić sobie wdech i na wydechu zrobić brzęczące i poczuć tą wibrację tutaj w twarzy czaszce. Drugą opcją jest to, że zamykamy uszy i odkładamy resztę palców na czubku głowy, czyli kciuki zatykają uszy porządnie, zamknij oczy, weź wdech i z wydechem. I kolejną opcją, już taką intensywniejszą, jest to, że zamykamy uszy i odkładamy dłonie pod oczami, na dolnych powiekach. Resztę palców tutaj po boku, obok nosa, obok ust, kończąc na brodzie. I zatkawszy to wszystko, znowu bierzemy wdech i mocne dźwięki uczne z zatkanymi uszami. I pozostań z oczami zamkniętymi. Poczuj to, co się zadziało w głowie. Można takich oddechów zrobić znacznie więcej, tyle ile jest komfortowe dla naszej przepony, żeby się zupełnie nie zmęczyła. A potem skieruj swoją uwagę do środka klatki piersiowej, do tego swojego emocjonalnego centrum. Pozostań tam uwagą, będąc świadomym wszystkich wrażeń, które idą z głowy, z tego miejsca. Posadzamy uwagę na środku klatki piersiowej. Jeżeli tylko ona gdzieś ucieka, to z taką pełną akceptacją, że to jest w porządku, po prostu wracamy z powrotem. Jak tylko zdajemy sobie z tego sprawę, że gdzieś uciekła. I w takiej ciszy, w kontakcie ze środkiem klatki piersiowej możesz zostać bardzo długo. Ale jeżeli boisz się, że to jest bardzo długo i nie masz takiej cierpliwości, następnym razem możesz sobie nawet włączyć alarm w telefonie i zostać takie 5 minut takiej zupełnej ciszy i spokoju. Nie bojąc się, że przesiedzisz cały dzień. Jak będziesz się wybudzać, to wybudzaj się spokojnie. Poczuj z powrotem przestrzeń wokół siebie, światło wokół ciała. Poczuj dotyk ciała do podłoża. Poczuj palce, nóg, rąk, możesz delikatnie im poruszać. I dopiero jak sprowadzisz swoją świadomość znowu na zewnątrz, otwórz oczy. I nie wyrywaj się z tego stanu, spróbuj zostać jak najdłużej. I dziękuję Wam bardzo za praktykę i za zaproszenie. I wszystkiego dobrego.